Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, z tej strony Dozo z kolejnym odcinkiem z Warzone Solo. Witam bardzo serdecznie, szczególnie tych nowych. Jeżeli jesteś taki właśnie nowy na kanale, to gorąco zachęcam do subowania, lajkowania, komentowania, do Facebooka, odwiedzenia Facebooka oczywiście i do Discorda odwiedzenia, bo na Discordzie jest nas 2000, także jeżeli ci brakuje kolegów do gry, to tam na pewno kogoś znajdziesz. Bardzo mili ludzie, polecam, herbatka, klauny, dziewczyny i co? I pryncypałki, właśnie, pryncypałki jeszcze są na Discordzie, także polecam serdecznie. Słuchajcie, no, jeżeli oglądacie to dzisiaj, czyli w poniedziałek, 20 kwietnia, no to wczoraj miałem sobie awarię z internetem związaną. Orange generalnie się wykopyrtnął i niestety nie mogłem sobie nic nagrywać. I na przykład jakbym miał odcięty internet, a Call of Duty by działało łaskawie w trybie offline, to bym sobie na przykład potestował bronię, ale nie, bo muszę się zalogować do Blizzarda, żeby w ogóle do Call of Duty wejść. Także generalnie co, no testuję sobie MP5 i MP7 dalej. Przeprowadziłem dzisiaj takie bardziej konkretne testy, jak to tam mniej więcej wygląda z odrzutami i tak dalej. Co, mam przeanalizowane jeszcze time to kill'e wszystkie i tak dalej, no i moim faworytem jest MP5. Na poradniku, czy na takim odcinku porównawczym, bardziej może powinienem powiedzieć, zobaczycie generalnie, jak to się wszystko przedstawia. Opiszę to oczywiście obiektywnie i wszystkie testy pokażę. Natomiast co, natomiast dzisiaj właśnie będziemy testować MP5, zobaczymy, jak z tym wyjdzie. Ogólnie na MP5 przetestowałem wszystkie dodatki typu chwyty szturmowe, znaczy chwyty przednie, w tym szturmowy, merk, operator, wszystkie lasery, znaczy przepraszam, jeden laser w porównaniu do chropowatej owiki, do kolby łamanej, odrzuty, szybkości celowania i tak dalej, także wydaje mi się, że całkiem sporo tego zrobiłem. No wnioski są takie w sumie, jakie mówiłem non stop, czyli ten szturmowy chwyt przedni za dużo nie daje. I to, nie wiem, no, sprawne dłonie według mnie są lepsze od tego. O, otworzyłem skrzynkę tak w dziwny sposób. To śmiesznie, bo żeby wejść na nią, muszę tam w tej taśmie się wspiąć. Ja nie wiem, czy chcę to robić, ale zróbmy to. Nie wiem, czy chcę Holgera. Ten szybciej celuje. Czy tam właśnie nie przebiegł mój cel? Gdzieś tam widziałem go chyba po prawej. O, tu jest jeszcze snajper, to może... Tak, tam przebiegł mój cel i właściwie jest tutaj. Pancerz ma zbity, chłopak. Gdzie on się podział? Tu pobiegł gdzieś, tak? Tak, tu jest. Także dzisiaj będziemy testować to MP5, bo generalnie MP5 też grałem już. Serio. Dobra, cel pozbyty. Się, pozbyłem się celu. No i co, no i dzisiaj właśnie będziemy to testować to MP5. Bo generalnie tendencję mam taką, żeby wam powiedzieć, że MP7 się nie nadaje na średnie zasięgi, ale spokojnie. Jeszcze się powstrzymajcie z komentarzami niemiłymi, że Dozo ty się gówno znasz i tak dalej. Zobaczycie testy, to będziecie wiedzieć, o czym mówię. O, także zobaczymy, nie? Dużo osób tutaj biega i boję się, że mnie jakoś wykryją. Ale spróbujmy mimo to. Będę miał MP5, więc jest ono zrobione raczej na krótki zasięg. Jedyne co tam mam to... No właśnie, no wiedziałem, że tak będzie. Dzień dobry. O Jezu, udało się. O kumplu, no to żeś mnie nastraszył teraz, bo myślałem, że nie wezmę swojego ekwipunku nawet. Jest zrobione na krótki zasięg, więc będę potrzebował czegoś na średni, więc to będzie właśnie M4. Natomiast no... Jeżeli wyjdę w ogóle stąd... to będę chciał to przetestować raczej na to właśnie krótsze dystanse, gdzie je robię. I widzicie, i tu już jest potęga. Kolejny z 5 pancerzami. Co jest z wami dzisiaj, ludzie? Znaczy ja nie narzekam, nie? Bo przyszliście mi z kasą, także dziękuję. Wiecie co, może kara wezmę w takim razie? Bo co do pistoletów maszynowych, to ja mam pewne zdanie. Ja wiem, kolego, że ty nie masz pancerza. Oczywiście tędy nie mogę przejść, dobrze, że mnie nie trafił, ani nic.
Dobra. Zapraszam do subskrypcji kanału, siema. Jakby nie mówię tego na czacie ogólnym, tylko tak po prostu do was to mówię, nie? Także bez stresu. Dobra, no jak widzicie, całkiem nieźle z tym MP5 się strzela. Mogliście zauważyć, że tam nie potrafiałem na średni zasięg, ale to był mój ZES. Zresztą tak jak mówię, to MP5 nie jest zrobione na taki bardzo... Serio, dajcie mi kurde pokupować rzeczy, ludzie, co jest? Wszyscy do tego sklepu idą, no. Co podejdę do sklepu, to od razu jestem atakowany. Ja pierdykam. No nic, tak bywa. Jakby to MP5 nie jest zrobione na jakiś średni zasięg, bo nie ma w ogóle właściwie kontroli odrzutu. Prawdopodobnie teraz w montażu wrzucę wam ten zestaw. Tak jak widzicie, nie mam kolby łamanej, F-TAC ona się nazywa, tylko kolbę na szybki dystans, na mały dystans, przepraszam. I jedyne co mi kontroluje odrzut, to jest właśnie ona, a właściwie mi tego odrzutu nie zabiera. Mam te sprawne dłonie, więc jeżeli zauważę, że rzeczywiście to jest jakiś problem z odrzutem, to zawsze można dać za sprawne dłonie chwyt przedni operator i spróbować sobie z nim pograć. Natomiast ja bardzo lubię sprawne dłonie i nawet z powiększonymi magazynkami uważam, że to świetna sprawa. Szczególnie na te małe dystanse. No nic, dobra. Widzimy się za sekundę w następnej grze. O nie, halo, amunicji zabrakło. Więc jeżeli wam zależy na kontroli odrzutu, to bez problemu możecie sobie ten chwyt przedni operator założyć. Tylko, że tak jak mówię, no MP5 nie jest na średnie dystanse. On tam do 25 metrów naprawdę daje radę i to bardzo ładnie wręcz. Natomiast do tego dystansu nie widzę potrzeby, nie widzę potrzeby zakładać tego chwytu przedniego operator. Żeby się tego odrzutu pozbywać, bo ten odrzut wcale nie jest taki duży znowu. Ale to tak jak mówię, to jest kwestia preferencji, ja po prostu wolę mieć ten karabin szybszy, a raczej pistolet. Także były sprawne dłonie, zobaczymy jak to wyjdzie z laserem taktycznym. Jeszcze na tych testach porównawczych między MP5 i MP7 mam porównanie właśnie, co jak szybko przybliża. Zobaczymy jak to wyjdzie w moim programie do montowania, bo jeszcze wyników nie znam. Co nam daje najwięcej szybkości celowania. Także to też będzie w miarę istotne, a wręcz bardzo. Więc no zobaczymy, kurde bele, nie? Zobaczymy. Tylko też znowu wziąłem do tego MP5 tłumik monolityczny, ten zintegrowany, który mi wydłuża zasięg całkiem sporo. Więc znowu ta kontrola odrzutu bardziej się przydaje. Może jednak to MP5 będzie dawało radę na średni dystans. Zobaczymy. No słuchajcie, pogramy teraz tym MP5. Ja oczywiście jeszcze potem potestuję je na grabieży w tym zestawieniu, jakie mam obecnie. No i zobaczymy, czy to będzie coś, co będę polecał, czy jeszcze to zmodyfikuję. Czy w ogóle na przykład tak jak pierwotnie zakładałem, pistolety maszynowe powinny być do budynków tylko i wyłącznie. Okej, tutaj już kolega jakiś się zdropił przy mnie, więc sprawa jest niebezpieczna, słuchajcie. Zobaczymy, helikopter jakiś, spoko, czujnik pulsu. Dzień dobry. Kolega się zdropił tutaj, dobrze, z helikopteru, co? Nie, żebym cię nie widział tam wcześniej, no chłopie, skąd ty żeś się wziął? Ty tam byłeś cały czas? Ej, ja ślepy muszę być, bo ja się patrzyłem na ten dach specjalnie, czy tam nikogo nie ma. O, ja pierdzielę, co za dzień, nie? Co za dzień. Dobra, digielek w gułagu. Gdyby tylko Dozo nie miał Zeza, nie? To by było dobrze. Jakimś cudem mi się udało, ale... Uff, to było uff. Mocny uff. Dobra, wejdźmy do tego Atlas Superstorm na dach, zobaczymy co tu będzie. Mam nadzieję, że mi się uda dokopać do tej MP5, jeżeli chodzi o hajs i zrzut. Właśnie nań. Ktoś tam się strzela pode mną. Oczywiście, że się odwrócił, zanim zdążyłem wyjąć tą wielką krowę. Nie, ja jestem ślepy. Dzień dobry, kolejne lobby, pewnie kolejne lobby, które przesram. To ja, dzień dobry, Dozo. No kurde, chciałbym przetestować te MP5, nie? Byłoby sponio. Ktoś leży? Tak, leży, ale nie żywy. Siema. No jak to nie była głowa, kumplu.
Ja nie wiem, co głową jest w tej grze. Powiem ci, kumplu mój. Ja pierdzielę, co jest? Jakiś koszmarny dzisiaj dzień w Warzone. Zagrałem parę takich gierek rozgrzewkowych i się kończyły po prostu tragicznie. Polećmy sobie dalej na Farmlanda, żeby dzisiaj spokojnie zacząć może. Kurde, może się uda to MP5 zdobyć. 1200 metrów. No dawno się tak daleko nie dropiłem na solo, nie? No, pół godziny dropienia, ale było warto. Jestem zupełnie sam. Znaczy, no nie wiem, czy warto, bo trochę nudno będzie. No ale wam oczywiście to wytnę, więc luzik. Nie musicie dziękować, nie? Żarcik, żarcik, mordy, żarcik. O, okazuje się, że jednak ktoś tu jest. No proszę, co za niespodzianka. Całkiem wesoła informacja w takim razie. Bardzo pozytywnie zostałem zaskoczony. Chyba, że on leci jeszcze w samolocie. To by było niefajne. Ten chyba jeszcze w samolocie był, bo jakoś strasznie daleko go szybko wywaliło. Chyba, że wyskoczył i jeszcze na spadochronie leciał, bo to też jest opcja. Ale nie widziałem nikogo, żeby leciał. No może akurat nie był na spadochronie i go po prostu nie widziałem. Dobra, wiecie co? Kurde, na więzieniu chłopak jest. Albo dziewczyna w sumie. No dobra, dawajcie, dawajcie, zdążymy. Helikopter. Mówisz. Kolego. A nie, wylądował sobie. I to nie on. Okej. To samochód w takim razie zostawiam i spróbuję się przedostać na mury, bo chłopak jest pewnie na murach. Jak to teraz zrobić, kurde? Zlecenie wygasło, no także myślał, że tak będzie. No ale dobra, jesteśmy przynajmniej tam, gdzie są inni ludzie. Skoczyłem na szybkie siusiu i na szczęście nie zginąłem, ale strefa się zbliża, także dobra robota, Dozo. I chyba mi podpierniczyli samochód, prawda? Halo, teraz jestem bez samochodu. Dobra, gdzie jest samochód, żebym uciekł przed strefą? W sumie chyba nie będzie się tak szybko zbliżała. Ja pierdziele. No to, żebym przejechał do celu. 9300, czy uda mi się zebrać pieniądze? Oto jest pytanie. Loadout drop. Dzień dobry. Już po pana idę w takim razie. No słuchajcie, żebym nie zebrał pieniędzy do pierwszego loadoutu, to nieźle poszło. Niezła gra. Nie no, byłem AFK, tak? Dużo jeździłem, tak? Zgadza się, zgadza się. Więc taka gra wyszła. Nie wiem, czy już to mówiłem, ale... Ale co? Ale mam zamiast zimnokrwistego, mam sapera. Bo stwierdziłem, że w sumie tak dużo osób już nie gra z termowizem jak wcześniej, więc może bym zmienił ten atut i w sumie jedynym drugim takim atutem, który by cokolwiek robił w tej kategorii jest saper. No to go wybrałem, zobaczymy jak to będzie. Dobra, nie chcę mi się tam jechać tym samochodem, więc zobaczymy jak to wygląda. Tak jak mówię, wziąłem laser zamiast sprawnych dłoni. No trochę trwa to przeładowanie. Akurat MP5 szybko nie przeładowuje i to jest problem. Wiecie co, użyję BSP i kupię BSP jeszcze jedno. A mi się wydaje, że będzie lepiej. Czy ktoś tu jest w mojej okolicy? Nie ma absolutnie nikogo. No oczywiście jeszcze duchy są. Jest zwiad, ale on jest na dachu jakiegoś budynku? Nie, jest na parterze. No tutaj to już bym samochodem nie jechał, bo tutaj to C4 bardzo łatwo dostać. Także wziąłbym tylko zwiad, pyk. I sobie leciał do przodu. No MP5 jest naprawdę kozak w szybkim celowaniu. To jest taki mistrz, to jest tak krótki czas. I tego odrzutu nie ma. Zobaczcie, jak chłopak zszedł. Ile mi zostało tam naboi? 25, bo nie spojrzałem. Chyba tak. Chyba jakoś tak. M4, A1 i co? Drugie? AX50. Daj mi to AX50, proszę. Mogę? Czy nie mogę? Dziękuję. 9 na... Oj. Nie. Daj mi tego kara z powrotem. Halo. Dobra, dzień dobry. Dlaczego kara? No bo ten AX strasznie wolny był. Ja nie lubię wolnych rzeczy. Dobra, nie we mnie strzela na szczęście. Ale niestety nie ma tu nikogo, znowu. To oznacza, że wszyscy na duchach siedzą, bo nie wyobrażam sobie, żeby na downtown nikogo nie było. Szybka wysiadka. Dobra, BSP, pyk, pyk. I znowu nikogo nie ma. Tam jest po lewej gdzieś, ale to mnie nie jara. No, chodźmy na hospital. Na ten zwiad, chociaż tu idzie typ na blisko w sumie. Może go zrobimy jednak. Albo on nas zrobi. Jak widzicie, no z odrzutem nie ma problemu na tym MP5. Kozak. To MP5 jest naprawdę kozak. Nie, poważnie, jeżeli ktoś po tym filmie, który zrobię, będzie nadal uważał, że MP7 jest lepsze,
No to cóż, nie ma dla niego ratunku. Ej, kozak, naprawdę jest kozak, to MP5. Nawet się nie spodziewałem, że to będzie aż taki kozak. Zróbmy to samo co przed sekundą, czyli kupię BSP, użyję BSP w odwrotnej kolejności. Widzicie, jak ładnie się nauczyłem mówić? Już mówię BSP non-stop. Kurde, ten zwiat jest na samej górze. To mnie nie za bardzo jara. Podjechałbym do tego, co tam kampi przy sklepie. On pewnie ma snajperę. No i drugi jakiś snajper strzelał we mnie. Znaczy nie wiem, bo w sumie samochód nie odniósł żadnych obrażeń i to takie dziwne strasznie jest, że pokazał mi się ten znacznik. Stoczy się, nie stoczy się, to fajnie. Obejdźmy go od drugiej strony, żeby on się nie spodziewał. Widzę go na czujniku, więc to jest props. Czy on naprawdę siedzi w domku? On chyba naprawdę siedzi w domku. Tak, siedzi w domku. Siema, kolego. Jest samochód. O, halo! On miał zestaw do samoreanimacji. Dlaczego ja się nie zorientowałem? O Boże, jaki fail! Co ja zrobiłem? Przez sekundę mi się wydawało, że to normalne, że chłopa tylko powaliłem. O Jezus, ale wstyd. Ale wstyd, co ja zrobiłem w ogóle? No nie, halo, Dozo. Jezus Maria, ja byłem przekonany. Nie wiem dlaczego, ale wydawało mi się, że to jest normalne, nie? Że gram składy i to jest spoko opcja, że on się powalił. No nie, jeszcze mnie w gułagu zabił. Nie! No nie, co za wstyd, tak się nie robi, Dozo. No dobra, no ale pograliśmy chwilę z tym MP5. Tak jak widzieliście, kozak totalny. Tego odrzutu też praktycznie nie ma. Oczywiście ma troszeczkę większy niż MP7. Ale moim zdaniem jest o wiele lepsze i będę to starał się udowodnić w tym poradniku. W sumie już wam się wygadałem trochę, ale z testów też to wynika, więc zobaczycie na własne oczy. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, łapkę w górę, wpadać na Facebooka i Discorda i cóż, dzięki wielkie i dozo.